Pilot myśliwca, który zestrzelił niewłaściwy samolot, zabił nieświadomie swojego kolegę. Zrobił to dlatego, że dostał jedynie namiary na cel. Nie wiedział, że jego kolega również ma takie samo zadanie. Podczas gdy próbował zepchnąć drona, radar uznał go za cel, a pilot zestrzelił go, a następnie dobił pilota. Gdy pilot dowiedział się o tym, że zabił kolegę, postanowił zemścić się na kontrolerze, który omylnie wskazał mu ten cel. Teraz idzie do samolotu, aby posłać rakietę w stronę wieży, ale nie wie, że tego dnia zostały zmontowane rakiety naziemne. Bardzo szybko ustalono, którzy śledczy będą odpowiedzialni za tą sprawę.